z nami Balboa, Bartek Domalik. Nie było okazji porozmawiać po tej wojnie z Mateuszem Kubiszynem, ale widzę, że tam nic się nie zachwiało, dalej jesteście kumplami, chodzicie dzisiaj dwójkami wszędzie. Cześć, dobry wieczór, witam wszystkich. Nie no, wiadomo, jakby moja duma została naruszona tą porażką, ale jakby nie zmienia tutaj jakby podejścia do Mateusza tylko dlatego, że tego wieczora byłem gorszy od niego. Dalej jesteśmy kolegami, ale ja czekam na rewanż i liczę na to, że jakby zrewanżuję się w tej walce i zdobędę ten pas. A tak zawsze słucham tych wywiadów, bo to nie jest taki pierwszy przypadek, prawda? Tych chłopaków, którzy się bardzo kumplują. I tak czasami po walce gdzieś tam jest ta zadra, ale widzę, że dzisiaj tak patrzę na was z boku, to tej zadry chyba nie ma, chociaż chętnie go tam pobijesz w rewanżu oczywiście. No nie, no wiadomo, sportowa złość jest, ale no jakby to, co jest w ringu, zostaje w ringu, to jest poza ringiem. Wejdziemy oczywiście do ringu, na pewno nie będzie znowu sentymentów, będziemy sobie próbowali znowu zrobić krzywdę i mam nadzieję, że tak będzie. Mateusz jest mistrzem w psuciu atutów rywali. Tak z perspektywy czasu już na spokojnie, co poszło nie tak w tej walce? Zgadza się, znaczy wiesz, zaczynając od samego początku, ogólnie to nie był mój dzień. Ale tak już w pierwszej rundzie widziałem, że ja wyobrażałem sobie, że on cię może przełamać, ale już tak po pierwszej rundzie mówię, że to chyba nie jest ten dzień, że chyba nie spałeś za dobrze albo na złym boku. Znaczy nie, jeśli chodzi o spanie, to akurat było dobre, ale jak się już obudziłem, to jakby od południa czułem, że coś jest nie tak. Tak naprawdę próbowałem to zagłuszyć. Łukasz, mój trener, pytał, czy wszystko jest okej. Ja jakby próbując to zagłuszyć, mówiłem tak, wszystko okej. Ale tak naprawdę nie było okej. Czułem, że jest coś jakoś jakby dziwnie. Wchodząc do ringu w ogóle jakby nie miałem żadnych emocji, które tak naprawdę towarzyszyły mi za każdym razem, kiedy wchodziłem wcześniej do ringu. Była adrenalina. Tym razem wchodząc do ringu, czułem się, jakbym wszedł do sklepu i zastanawiałem się, co ja tutaj robię. Myślę, że to też miało wpływ na pojedynek, no ale na pewno jakby to, że doznałem jakby kontuzji już w drugiej rundzie, oczywiście nie tłumaczy się. Mateusz był lepszy tego wieczoru, wygrał, jest mistrzem i ja czekam jakby na rewanż i nie będę tutaj mówił o jakichś kontuzjach. No ale myślę, że to też miało jakiś tam wpływ na ten pojedynek. A to nie jest też tak, bo ty się tak lubisz ponakręcać, jak cię patrzę na tej rozgrzewce, to nie jest też tak, że ci było trochę się trudno nakręcić na Mateusza? Nie, myślę, że nie, bo jakby wiesz, dużo się lubimy, jakby no nie ma znaczenia, wchodząc do ringu, tam się bijemy i nie, myślę, że jakby to nie miało znaczenia. Myślę, że bardziej z mojej analizy po walce miał tutaj wpływ to, że wcześniejsze ostatnie trzy walki miałem z zawodnikami, którzy ważyli ode mnie 20-30 kilo więcej. Ta adrenalina była większa. Czułem jakby takie zagrożenie z ich strony. A wchodząc do Mateusza, wchodziłem do zawodnika, który jest równy mnie i nie wiem, czy po prostu tak jakby nieświadomie, ale no troszkę te emocje były za niskie jakby. Ćwierć wieku temu siedziałem w judo, to jest taki sympatyczny, ciemnoskóry przystojniak, on też w judo wtedy chodził, ale teraz się pojawi tutaj, bo dobrze mu ostatnio idzie na głowę piąchy, Hector Lombard. Jesteś na rzeczy, wiem, ale na ile jest to zaawansowane, na ile jest to poważne, na ile jest to możliwe, że ty spotkasz się jednak z legendą MMA, bo Hectora Lombarda trzeba tak nazwać. Szczerze mówiąc, ja na ten moment nie wiem nic, ale jakby w Gromdzie wyzwania specjalne to od razu chyba kojarzą się ze mną, bo tak przynajmniej było z Markiem Goodbeerem, z którym nie wszyscy mieli chęć walczyć. Mariusz napisał do mnie i ja jakby nie zastanawiając się nawet minuty od razu wziąłem ten pojedynek, także jeżeli padnie taka propozycja, to najprawdopodobniej spotkamy się w ringu. To jest, rozumiem, kwestia dogadania się przy zielonym stoliku, tak? No, dokładnie. Dobrze, co zobaczymy Cię w grudniu, bo wiem, że w grudniu jest planowana gala, tu już parę nazwisk już oczywiście nieoficjalnie jest ogłoszonych, ale tutaj mówią chłopcy, że już się dogadali, Ty też jesteś dogadany na ten grudzień? Znaczy wszystko wskazuje na to, że w grudniu zawalczę, chociaż tak naprawdę ja dopiero w ten poniedziałek zacząłem boksować, bo wracam po tej kontuzji ręki, jeszcze jakby mnie boli, więc mam nadzieję, że to będzie grudzień i wszystko zrobię, żeby tak było. Rozumiem, że po tej walce z Mateuszem to bardziej bolała ta duma niż nawet te obrażenia fizyczne, prawda?
No nie do końca. Duma na pewno boli dalej, ale te jakby nie twarz. Twarz szybko się zagoiła, ale te ręce moje no naprawdę ucierpiały w tej walce, także no były mocno rozbite. Czekamy na grudzień. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, pozdrawiam i ja też nie mogę się doczekać. Dzięki.